Przed świętami wszystkim się spieszy, nam też, żeby wszystkie zlecenia dowieźć na miejsce, tak żeby każdy cieszył się nowym stołem na święta. I tym razem również tak było. Pojechaliśmy dokładnie z 3 stołami na Śląsk. Dodatkowo był jeszcze zestaw wschodów rozwieźliśmy. Później niestety, nie wypadek, ale musiałem bardzo szybko, gwałtownie zahamować. I jeden stół się uszkodził. Ten. A dokładnie 5 km później zepsuł się samochód, także samochód wrócił na lawecie do Krakowa. Stół wrócił drugim samochodem, więc idealny dzień. Samochód niech się naprawia, a my dzisiaj zajmiemy się poprawką, naprawą naszego stołu, tak żeby klient dostał jeszcze ten stół przed świętami. Zapraszam do oglądania. Czasem nie wszystko idzie tak, jak powinno. Jak widzicie, stoły są na pace, a ja nie jadę. Można powiedzieć, że mam przerwę, bo łożysko się zepsuło w samochodzie i dalej nie pojadę. Za chwileczkę przyjedzie drugi samochód, przeładujemy, pojedziemy do klienta, a bokser, laweta i do domu. Jest wybawiciel! Jutro nie wiem, ale mogę dzisiaj. Akurat to co było. Te. Wyszło jak wyszło, stół podczas transportu się niestety poniszczył. Dokładnie uszkodziła się jedna deska z jednej strony, jeden bok. Także nie zostaje nic innego, tylko pierwsze co to będziemy rozkładać, rozłożymy ten stół, odkręcimy nogi, weźmiemy sandblad na piłę, odetniemy ten fragment, który jest zniszczony, dokleimy kolejny, tym razem dobry, poczekamy aż to wszystko wyschnie, następnie szlifowanie, ale będzie to szlifowanie do zera, nie możemy wyszlifować tylko fragmentu tego, który dokleiliśmy, tego łączenia oczywiście, tylko musimy wyszlifować cały stół, ponieważ stół był bejcowany, był pokryty woskiem twardym, więc nie da się naprawić takiego fragmentu, trzeba od razu zaszlifować cały stół, tak żeby później kolor był równy. Pamiętajmy, że ten stół był pokryty woskiem. Wiem, że część osób mówiła, że tak ciężko się szlifuje wosk. Ja wam udowodnię, że nie ma nic prostszego, o ile ma się dobry sprzęt, dobry papier, dobry odkurzacz, bo tutaj odkurzacz też jest bardzo istotny, żeby to zadanie łatwo można było wykonać. Więc cóż, zabierajmy się za pracę. Dostaliśmy taką olbrzymią paczkę od pierwszego kucharza Polski, Tomasza Strzelczyka. Dostaliśmy 2 piękne książeczki, pierwsza i druga. I dostaliśmy deskę z powrotem, która kiedyś trafiła do Tomka. Taka olbrzymia dębowa, pójdzie ona do odnowienia. Na pewno kojarzycie tą deskę, bo często występuje na jego filmach. To jest dokładnie ta deska tutaj z okładki książki. W którymś kolejnym odcinku będziemy odnawiać tą deskę. I don't need a gun.
A taki był ładny stół, bezsęczny, gładziutki, bejcowany, elegancki. Ale będzie to doskonała okazja, żeby pokazać naszym drogim widzom, bo pamiętam, że ktoś napisał w komentarzu, o, że wosk twardy to w ogóle bez sensu, bo nie da się tego szlifować, papier się tam zatyka i takie coś. Udowodnimy, że da się szlifować i dość prosto. Tylko trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt. I trochę rozumu. Masz rację, od odpowiednich narzędzi ważniejsi są odpowiedni ludzie do tych zadań. Tyle tego było. Co byście to zjedli? Czego? No tych klepków. O, tu jest Mikołaj. Jest. Jest? Jest. Szlifowanie rozpoczynamy po prostu od papieru 80, czyli dobra szlifiera, papier, akurat w moim wypadku siatka i heja, i cała robota, szlifujemy. Jeszcze raz powiem Wam, co robię. Mamy na stole położoną warstwę bejcy i dwie warstwy wosku. Musimy to zeszlifować z powrotem do zera, z tego względu, że doklejaliśmy tutaj pasek drewna. Następnie znowu będziemy nakładać bejce i znowu wosk twardy olejny. I musimy to zeszlifować. Nie ma żadnego problemu ze szlifowaniem wosku. Nic się nie zapycha, nic się nie zakleja. Musimy mieć do tego oczywiście dobrą szlifierkę, dobry papier bądź siatkę i wtedy robota idzie naprawdę dobrze. Przed chwilą wiedzieliście, jak to robię na normalnym trybie, ale jeśli sobie na przykład włożymy tryb turbo, wtedy praca idzie jeszcze szybciej. Pokażę Wam na żywo, jak to szybko się zdziera. Just don't be ignored, go ask for more.
life. They wanna be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright. Zapomniałem. Jak ty budowałeś, wiem, że to było. Jeszcze może drugi raz pragnę. A nie wolisz sobie tego ścisnąć tymi dokręcanymi ściskami? Cause I've been living life right, like I could just die. Miesiąc po terminie. Wszystko zawsze robimy na czas, żeby klient był zadowolony. Tak. Uskuteczniamy tutaj poważne pomiary matematyczne. Jak widzicie, drogie dzieci, matematyka się przydaje.
Zadaliście kiedyś pytanie, w jaki sposób rozwozimy nasze towary, czy nie ulegają one zniszczeniu podczas transportu. Ten przykład pokazuje, że nawet mając swój transport da się uszkodzić, aczkolwiek jak się tak zastanawialiśmy, to chyba jest pierwsza rzecz, którą sami sobie zepsuliśmy podczas transportu. Odkąd wozimy sami, problem zniszczonych mebli, zniszczonych stołów, schodów praktycznie nie istnieje. Wcześniej rzeczywiście, jeśli korzystaliśmy z usług takich standardowych kurierów, różne rzeczy się działy i powiem szczerze, przynajmniej 50%, jak nie więcej, towarów było uszkodzona. W tym momencie no, to się praktycznie nie zdarza. Każdy towar mamy zabezpieczony, kładziemy gąbki przekładkowe, jeśli mówimy o schodach, oczywiście wszystko streczujemy. Trudno, ekologia ekologią, ale jednak ten towar jest ekskluzywny, jest drogi i musi być dobrze zabezpieczony podczas transportu, więc nie żałujemy na piankach, stosujemy właśnie pianki przekładkowe, folie, zabezpieczamy sobie jakimiś miękkimi elementami, zawsze wozimy ze sobą styropian, tak żeby rzeczywiście nic się nie poniszczyło i wydaje mi się, że transport własny to tak naprawdę jest jedyna pewna metoda, że nic złego się z takim towarem nie stanie. Żeby naprawić stół potrzebowaliśmy 2 dni. Pierwszy dzień to było to klejenie, później szlifowanie, bejcowanie, nakładanie pierwszej warstwy, kolejna warstwa w kolejny dzień i stół mógł zostać opakowany i jechać do klienta. Wszystko dobrze się skończyło, święta będą uratowane. Jeśli cokolwiek robicie, nieważne w jakiej branży, błędy się zdarzają, nikt nie jest nieomylny i no, takie sytuacje wcześniej czy później muszą się zdarzyć, ale trzeba się starać jak najlepiej wybrnąć z takich sytuacji. Mam nadzieję, że nam się udało, wszystko skończyło się dobrze, oby takich sytuacji jak najmniej. Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście ten odcinek i serdecznie zapraszam do oglądania kolejnego. Pozdrawiam Was, cześć!